Kolejna część. Mamy już wyciągnięty akumulator z samochodu i będziemy dolewać już roztworu z kwasem. W tym momencie mówię, że to nie jest instruktaż, proszę nie naśladować, robię to tylko w własnym celu, żeby podratować ten akumulator albo go uratować, bo źle wychodzą pomiary. Więc proszę nie naśladować, co tutaj będę robił. Będę teraz wiercił sobie tutaj do celi. Później wrzucę jeszcze zdjęcie, mniej więcej jak tutaj są. Bo to mniej więcej widać, są tutaj te zaworki. Nie chcemy wiercić do zaworków, chcemy wiercić poza nie. Dlatego już mam naszykowaną wiertarkę, czy wkrętarkę z wiertłem, bardzo cienkim. Dlaczego cienkim? Bo może być tutaj ciśnienie w środku, dlatego też mam rękawiczki. W trakcie wiercenia może powstać ciśnienie, które wyrzuci kwas. Dlatego w tym momencie sobie zaciągam okulary ochronne. I dlatego mam rękawiczki, bo za dużo razy byłem potraktowany kwasem. I tak, przebiliśmy się przez pierwszą warstwę i przez drugą warstwę. I teraz kontynuujemy z kolejnym. Nie wiem, czy było słychać, ale słyszałem, jak ciśnienie uszło. Czyli tam było jakieś ciśnienie. Bardzo delikatnie wiercę, ponieważ jak bym się wiercił do płyty, zrobię zwarcie w celi i akumulator będzie do wyrzucenia albo może wybuchnąć nawet. Dlatego mówię, że to nie jest instruktaż. Proszę nie naśladować, to co robię jest stricte niebezpieczne. I teraz tak samo wiertło sobie dobieram długość tutaj mniej więcej do celi. Nie wiem, czy mi się uda aż tyle je wsadzić. Nie uda mi się, więc będę musiał bardzo ostrożnie wiercić. Dlatego też mam sprzęgło na minimum. Ok, przebiłem się przez pierwszą warstwę i przez drugą. I nie kontynuuję na siłę. Mam wiertło 6,5. Rurka jest 6 mm, to jest strzykawka, co była w projekcie Frankenstein. Czy to wyjdzie? Nie za bardzo, muszę poprawić, ale z bardzo dużym wyczuciem, ponieważ jak się wkręcę w cele, to mogę zrobić zworę. Ok. Jestem w stanie dotknąć. Jak widać, nawet nie zrobiło się mokre. Jest za mało płynu w środku. Przepraszam za dźwięki, ale sąsiad akurat kosi trawę. Tak wyszło. Pierwsza warstwa pokonana. I tak będę teraz robił każdą kolejną cele, aż będę miał wszystko, wtedy lecimy dalej. Dobrze. Zrobiłem sobie troszeczkę ostrzejszy wlew, tak by było łatwiej wsadzić do otworu. Posprawdzałem sobie wszystkie otwory, do wszystkich ładnie pasuje, więc nie będzie problemu z nalewaniem, bo jak coś, to będę lał obok. Teraz tak. Są dwie metody. Tak zwane na Janusza, czyli lejemy na przykład po 100 ml do każdej celi, czy nawet więcej, a reszta po prostu albo ucieknie tędy, albo będzie przelana cela. Albo jest opcja 2, tylko nie wiem, czy wyjdzie. Dobra latarka. I świecimy sobie od tyłu. Ale nie, raczej nie będzie widać, bo jak są takie słabsze plastiki, to widać, ile jest płynu w celi. Niestety tutaj nie idzie tego zrobić. Dlatego jesteśmy w 4 literach. Musimy to zrobić
na Jana, zrobimy to na Jana plus troszeczkę techniki, bo tak, z tego co ja wiem, to właśnie tutaj ten wskaźnik, co jest, to jest poziom płynu, co powinien być w akumulatorze. Tutaj to. Kiedyś zawsze pisało max minimum, teraz tego nie piszą, bo nikt nie musi dolewać. I można sobie zrobić prosty przyrządas. Przepraszam za kamerę. Prosty przyrządas, weźmiemy sobie po prostu patyczek albo kawałek papieru. Będziemy dolewać i tu sobie mniej więcej policzymy, ile jest tego dystansu i żeby pasowało. Ale na początek odsunę sobie wszystkie inne urządzenia. A wziąłem sobie jeszcze nóż i tutaj wszystko, co było w nadmiarze, wyczyściłem. Na razie wszystko odsuniemy, bo potrzebujemy tak strzykawy. I sobie wezmę, odkręcę. Tutaj mam kwas już rozrobiony, jak wspominałem. I wspominam jeszcze raz, że to nie jest instruktaż, ponieważ teraz pracuję z kwasem i akumulatorem, który w najgorszym wypadku może wybuchnąć. Dobra, zaczniemy od tego, że będę dawał po 20 do każdej celi. Staram się tak, by nie robić gwałtownych ruchów. Około 20-40. Tak, później jeszcze będę sprawdzał, ile tam wyjdzie. Zazwyczaj skrajne najwięcej potrzebują. I takim oto sposobem dolewam. Jak to mówiłem, prędzej, bez gwałtownych ruchów, żeby nie kapnąć na siebie kwasiorem. Przerabiałem to, jak miałem magazyn z akumulatorów rozruchowych. Każdy szybki ruch powoduje to, że jesteś pochlapany kwasem. Dobra, dodamy sobie jeszcze tu. No ja na troszeczkę, resztę sobie zmonitorujemy. Wyleję. I tak jak mówię, nic na siłę. Powolutku. I teraz tak, coś się udało dolać, są lekkie pęcherzyki powietrza, ale już się ich pozbyliśmy. Tu jeszcze jest pęcherzyk powietrza, nie będzie widać na pewno. Takie stukanie po akumulatorze też nie jest wskazane, ponieważ już tutaj ten akumulator jest mocno w ciąży. Nie wiadomo, w jakim stanie są cele. Idę sobie po patyczki i zaraz będziemy robić pseudopomiar. Mam nazbierane patyczki. Kiedyś robiłem papierkami również, ale niech będą patyczki. Ile potrzebuję? Mniej więcej tyle. Wsadzam i patrzę, że na pewno osiągliśmy cel. Bo nawet chyba dotykam już, teraz dotykam cele. Widać, ile jest zamoczone dotąd, czyli nad celą wystarczająco jest. Coś tu mogę nawet połamać ten patyczek. O, poprawię, żebyście widzieli, o co robię. I spróbujemy kolejną celę. Dlaczego nic metalowego? Bo metal przewodzi, a patyczek raczej nie przewodzi. No tutaj jest też dość. Znaczy już tego nie wykorzystam. Kolejna cela. Też widać, że dotąd jest. Powinno być git, bo jest zalana. Kolejny patyczek. Gdzieś dotąd jest zalany. Tu możemy dolać, czyli to jest trzecia.
Tak weźmiemy z 40. Niech ma. Więcej i tak nie dostanie. I tak samo, jak mówiłem, prędzej. Powoli nalewam, żeby jakieś dziwne ciśnienie nie powstało, albo nie dostałem po oczach. Wszystko z saperską cierpliwością. Dobra, kolejny. Nawet widać, że patyczek został tyczeć. No i mamy, ile jest. Tyle ponad celą. Tutaj damy sobie może 20. W sumie mogłem najpierw sprawdzić, ile było tego płynu w celach, zanim zacząłem dolewać, ale trudno. Nic do stracenia. Akumulator i tak był za frajer. A zimę wysłużył. Teraz jedynie dostał. No tutaj na pewno jeszcze troszkę trzeba dolać. Też damy mu. Tu damy mu 30. Dostał akumulator od upałów, bo akumulatory padają zazwyczaj w zimie, jak jest zimno, i w lato, jak jest gorąco. Ten zaczyna pomału się poddawać, jak zaczęło się robić ciepło, więc pasuje to. Okay. Jakoś, o, teraz wpadło. I ile mamy? Jak widać, dość dużo. A tutaj dałem więcej, tu dałem więcej. Trzeba tylko uważać, żeby nic nie było, co może zostać w akumulatorze. Sprawdzimy sobie drugą stroną. Tutaj może doleję trochę. Niech ma. 20 szczęść. Teoretycznie mógłbym policzyć, ile do każdej celi poszło. Ale raczej nie ma potrzeby. Dobra. Teraz tak. Ten etap zamknięty. Widać, że z beczki ubyło, bo miałem prawie że pełną, więc dobre 100 ml poszło. Przed wszystkim zważyłem akumulator i go wytarłem, bo jest szansa, że troszeczkę wygazuje jeszcze, troszeczkę wyleci, bądź może ulec zwarciu w trakcie ładowania. Więc wszystko teraz w rękach szczęścia, czy podładowanie go ocali, czy nie. Jak podładujemy go i utrzyma ładunek, to zobaczymy, jaki będzie prąd rozruchowy, jak go wsadzimy zaś do auta. Bo auto na razie bez akumulatora. Panel fotowoltaiczny w bagażniku utrzymuje. Nie ma akumulatora, jak widać. Nie wiem, czy pod tym kątem będzie widać, raczej nie. Zegarek dalej świeci. No bo mamy panel fotowoltaiczny. Coś tam jeszcze ładuje. Ja nie widzę już zegarka. Chyba zniknął. Nie jest. 7:26. Czyli idzie się podratować. Jedynie w nocy na pewno braknie prądu i będę musiał na nowo ustawiać zegarek i tak dalej, i radio. No bo nie utrzyma. Dobry jest ten panelik, jak jest krótkotrwałe wyciągnięcie akumulatora, bo podtrzymie. Dobra, bierzemy akumulator do ładowania i zaraz lecimy dalej. Czas rozpocząć ładowanie. Mamy przetwornicę DC-DC. No tutaj mam wyciągnięte 24 V z magazynu. Mamy coś 26 V. Słońce zaszło, no ale układ trzyma. Mamy DC-DC. Mamy ładowarkę modelarską. Tu już mam klemy założone. Pomieszczenie jest zamknięte, żeby nic nie było słychać z zewnątrz. Jest otwarte okno, więc jest wentylacja.
i zobaczymy, jak będzie wyglądał start ładowania. 1,5 ampera tylko do ładowania. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Powolne ładowanie to jest dobry znak, bo jakby zaraz napięcie wystrzeliło w górę, to jest znak, że raczej jest akumulator do bani już. Na razie powoli się ładuje, więc zobaczymy. Nie ma ograniczenia czasowego, jedynie jest takie ograniczenie, że w poniedziałek muszę na tym akumulatorze prawdopodobnie zajechać do pracy. No może, że nie zdąży się naładować, albo się wygotuje, bo są też takie opcje, no to wtedy będzie z niego złom. I będę musiał założyć akumulator z dawcy, czyli tego Boscha, który też już miał pomału problemy, więc potrzebuję pomału nowego królika doświadczalnego, żeby zastąpić tego. Coś spróbuję zaś z łomu ogarnąć. I co? Czekamy, aż się naładuje i lecimy za jakiś czas dalej. Kończymy ładowanie. Co stwierdzam? Mamy 1,5 ampera. Przez jakiś czas było 0,7. Bardzo dobra liczba. Teraz wzrosło do 1,5. Napięcie spadło. Jeszcze bardziej się w środku gotuje. Ta cela w miarę oddycha, ta też. Z tej aż taki czarny syf wyszedł. Ta tak samo oddycha, ta jest całkowicie martwa. Tutaj musi być zwora i ta tak samo oddycha. Mamy napięcie. No co? Ile godzin? Niecałe, no w sumie tam 2 minuty za późno włączyłem zegarek, więc będzie 16 godzin testu. Zatrzymujemy test. Stop, clear. Odłączymy. I widać, jak napięcie spada. Bardzo szybko spada. Dobra. Aha, i 12 amperogodzin wciśliśmy. Spada i już mamy 12 V. Więc jedna cela na pewno jest martwa. Teraz sobie może damy start, żeby patrzeć po jakim czasie, jakie napięcie to osiągnie. Wrzucę na pewno zdjęcia później z tego. Chciałem to cęgami pomiarowymi mierzyć, ale uznałem, że to nie ma sensu, skoro stwierdzamy, że już ta cela jest martwa. Mierzymy sobie tylko rezystancję wewnętrzną. Nie wiem, czy będzie widać. Jest 52 miliohmy i napięcie cały czas spada. 12,27. Może nawet 3. Troszkę jak poruszę, to się zmienia napięcie, ale cały czas spada. Akumulator jest taki w miarę ciepły. Nie żyłowałem go większym prądem niż te 1,5 ampera. Bo z doświadczenia wiem, że to się kończy później tym, że on się wygotuje. Nie jak tutaj będzie zwora, tak jak tu widać, ten czarny nalot się po prostu zacznie tak gotować, że będziemy mieli tutaj jeden wielki smród. Czuć nawet było już tą siarą, mimo że pomieszczenie jest zamknięte. Nie jest duży, ale jest wentylacja, to niestety nie dało rady. Zapach i tak wyczuwalny jeszcze raz. Przez ten czas, co gadam, już spadło do 12 V. Muszę to poprawić. Tu najlepiej widać na wskazówce, co się dzieje. Spada i to drastycznie. Werdykt. Akumulator trup. Wniosek, muszę załatwić sobie coś nowego. Przyczyna zgonu. Obstawiam, że jak próbowałem brutalnie się dostać do niego i tutaj po nim czaskałem, musiała się cela uszkodzić, bo się akurat uszkodziło tutaj w okolicach, gdzie się próbowałem do niego na siłę dostać. Wnioski.
Nie ma co na siłę próć się do akumulatora, bo go zniszczycie. Uderzanie po akumulatorze doprowadza do śmierci akumulatora. Dlatego musi być dobrze zamocowany w samochodzie, do karoserii, żeby się nie cząsł, żeby cele dłużej wytrzymały. Ten pacjent umarł po części na pewno z mojej winy, z drugiej strony jak on już był przeznaczony na złom, to już ta wada musiała w nim być przez jakiś czas. No ale wykończyłem go zimę, dał radę. Teraz w lato doszedł do krańców swoich możliwości, no i umarł. Czas szukać nowego zastępczego akumulatora. Na razie wsadziłem Boscha do samochodu. Zobaczymy, co będzie dalej. To nic. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.